Po raz pierwszy na terenach Stada Ogierów Książ odbył się konkurs tradycyjnego powożenia, a już przyciągnął masę miłośników tego typu sportu. Mamy łącznie 16 zaprzęgów jak na pierwszy konkurs, to jest zupełnie niezła ilość i mamy kilku gości z zagranicy, ze Szwajcarii, z Niemiec, Austrii, Finlandii i Francji. I sporą grupę polskich zawodników i tych doświadczonych, którzy startowali w Mistrzostwach Świata i tych, którzy debiutują w ogóle w tym sporcie i w tej dyscyplinie. Konkurs podzielony został na 3 etapy. Pierwszy odbył się w sobotę. Polegał na prezentacji startujących ekip. Tu liczył się efekt wizualny. Kolejne 2 etapy odbyły się w niedzielę. Podczas drugiego etapu zawodnicy rywalizowali ze sobą podczas jazdy w terenie. Natomiast ostatni etap konkursu odbył się na hipodromie Stada Ogierów, gdzie oceniana była zręczność powożenia. Tu również można było zaobserwować nie tylko ogromną precyzję, ale również wielką klasę i wdzięk zawodników. Dzisiaj jesteśmy po dwóch konkursach, przed nami trzeci konkurs w drugim dniu. Pierwszego dnia mieliśmy konkurs taki statyczny, czyli była to ocena stylu, bo to jest cała kwintesencja tego konkursu. Chodzi o wygląd, czyli ocena pojazdu, czy to jest pojazd historyczny, czy to jest pojazd, czy to jest replika. Jeśli replika, to czy jest to poprawnie zrobione, czy nie, to jest oceniane w skali punktowej. Ocena kondycji koni, dobrania koni, uprzęży, stroju powożącego, osób towarzyszących, luzaka i tak dalej. To było wczoraj. Dzisiaj mieliśmy taką próbę terenową, ona się tak nazywa terenowo, agresywnie dosyć, natomiast jest to statyczna, spokojna jazda, bo musimy wziąć poprawkę na to, że czasami jadą pojazdy, tak jak jeden z pojazdów, który wczoraj wygrał konkurs na najlepiej odrestaurowany pojazd, wyprodukowany w Anglii w 1860 roku, więc musimy trasę dostosować do tego, żeby on nie uległ jakiemuś uszkodzeniu, ale zadania nie są łatwe, powożący mieli po drodze 5 przeszkód, które wymagały dobrych umiejętności. Umiejętności położenia, żeby je pokonać bez punktów karnych. Krótka przerwa dla koni, mały oddech i przed nami ostatni konkurs, zręczność położenia. Właśnie za chwilę się rozpoczyna. To klasyczny konkurs, który kończy każde zawody w powożeniu i tu chodzi o precyzję i również szybkość. Na miejsce zajęte w konkursie składała się suma punktów uzyskanych przez uczestników we wszystkich trzech etapach. Całości przyglądała się licznie zgromadzona publiczność.